Siemanko, z tej strony Wasz Polski Komandos Redukcji. To jest już kolejny dzień, ale dzisiaj piękna pogoda mamy. O taką walczyłem. Słoneczko z 30 stopni prawie. No, to jest klimacik, ale będzie dzisiaj kroków nabijanie. Dobra, oczywiście okienko przecieramy, żeby świeże powietrze naleciało. Patrzcie, jak inaczej już w ogóle. Inne kolory, jak jest super. A jak z wagą dzisiaj? Podejrzewam, że będzie trochę, bo wczoraj podjadłem trochę tej soli. I może być retencja wody, ale jest 84,9. No to pewnie lekka retencja jest, ale też jest już dobrze. Poniżej 85. Dzisiaj mamy poniedziałek. Dobra, i tak jak zawsze przechodzimy do wizualizacji sylwetki. Tak wygląda przód bez totalnie na pink, na totalnym luzie. O tak, z jakąś napinką. Dobra, już jakoś to chyba wygląda, nie? Tak wygląda bok, już chyba jak na plecach jakaś żyłka tam się przebija. Oczywiście jest to trochę, jest tutaj chyba trochę retencji wody, tak jak mówiłem, bo wczoraj soli podjadłem. No, ale tak wygląda drugi bok. No i tył. Dobra, jest godzinka 9, ja jeszcze porobię swoje sprawy. I pewnie o 10 pójdę zjeść coś. Dobra, jest godzinka 10:03 i na pierwszy posiłek wlatuje tak, 3 jajka, znacie już ten posiłek, 3 jajka, cukinia, warzywka, pieczarki, przyprawy, 110 gramów chleba żytniego. Bardzo fajny posiłek, pełnowartościowy, z 30 parę gramów białeczka, dużo objętości, chyba z 600-700 kalorii, więc polecam. Bo oczywiście dzień jak co dzień nabijam sobie kroki przed kawką, jest godzinka 12, pochodzę sobie trochę w przerwie między lekcjami, potem walniemy soczystą, piękną kawusię, którą zaparzę sobie sam, no to mówię, dzień jak co jeszcze dzień. Jeszcze tak ciepło chyba w tym roku nie było, więc super, korzystam z tej naturki i lecimy na kawkę zaraz. No i zapowiedziana kawka 11:30. W tym samym kubku złotym, tak naprawdę to plastik, ale cicho. No, pyszna kawusia. 13:10 i powiem Wam szczerze, że zgłodniałem, a na taki obiad dzisiaj wlatują paluszki rybne, czyli przetworzony, ale tak jak wspominałem, mają fajny skład dosyć. Może nie skład, ale makro, więc... No co, zajadamy. Powiem Wam, że trochę bida, trzeba jutro na zakupy podjechać, bo tak naprawdę nie mam za bardzo czym już białka nabić, bo kury nie ma, się skończyła. Mięsa mielonego też nie ma, więc została mi odżywka białkowa, chyba jeden twaróg, więc będę musiał coś pokombinować dzisiaj. No to wiecie, ale coś tam damy radę pewnie. Tak to końcowo się prezentuje, może nie jest to idealny posiłek, ale tak jak powiedziałem, skończyły mi się praktycznie zapasy, więc... Trzeba sobie jakoś radzić, pokombinować trochę 30 albo 40 gramów białka. No tutaj jest chyba z 700-600 kalorii, więc nie jest jeszcze tak źle w co. Po posiłku wpada taki rożek cytrynowy. Jak widzicie, jeszcze szastam tymi kaloriami, ale on ma chyba niespełna 200 kalorii, więc chwila przyjemności za 200 kalorii. Super deal. Jest godzinka 16:24. Tak, tak. A ja sobie ananaska wcinam, 300 gramów, już trochę zjadłem. No, więc tak, pokazuję Wam. I to jest posiłek przetreningowy, jest godzinka, no zegareczek nie chce się, 17:16, schabik z 200 gramów, kasza 80 gramów oraz ogórasy z 300-400 gramów swojskie, bez oliwy, sama kurkuma i no tak jakby kiszone, ale nie kiszone, wiecie o co chodzi. Także jem to, dzisiaj ciężki trening góry, więc zajadamy, szybki, fajny posiłek. Ogólnie sytuacja wygląda tak, że jest już prawie 20. Ja mam tutaj wodę. Mam arbuzika do, no po prostu do zjedzenia przed treningiem. 300 gramów. Oraz zaraz będę brał cytrulinkę, kreatynkę i omega 3. I lecimy na trening. No i witam Was teraz na treningu. Przed chwilą było podciąganie nachwytem.
Klasycznie 4 serie 8, 9 powtórzeń. Teraz jest płaska 87,5 kg na 4 powtórzenia, 3 serie, czyli 2,5 kg więcej niż w zeszłym tygodniu, bo w zeszłym tygodniu było to 85 kg, teraz jest 87 i no, tak jak mówiłem, będziemy sobie pomalutku to dokładać. Zobaczcie, jak mi teraz idzie ostatnia seria, trzecia, już dwie zrobiłem. Dobra, zobaczcie po prostu, jak pójdzie ostatnia seria. Zmienię kąt nagrania. Tak jak widzieliście, poszło dosyć gładko, czyli udaje nam się dokładać tego ciężaru na tej redukcji. Jestem już, tak jak wiecie, ponad miesiąc. Siła nie spada, cały czas idziemy do przodu. Zobaczymy, do jakiego momentu będę mógł progresować i nadal będzie leciał nam tłuszczyk. No, ale to wiecie, wszystko na żywo, będziecie razem ze mną to obserwować, więc zobaczymy, jak to będzie się rozwinął, jak nam się rozwinie sytuacja. Więcej już Wam nie będę przygrywał, bo jest 22, a ja lubię też się skupić tak na treningu, się wyłączyć. Dlatego może na końcu się zobaczymy, pokażę Wam w zeszyciku, co tam zapisałem, co tam robiłem dzisiaj, ale tak na szybko, no to pierwsze ćwiczenie było to podciąganie. Teraz była płaska, potem wiosło, wznosy, biceps, rozpiętki i brzuszek do domciu. Dobra, jest godzinka 22:30. Końcowo tak to się prezentuje, wszystkie ćwiczenia w planie zrobione, brzucha tutaj nie wpisywałem, więc progres jest praktycznie w większości ćwiczeń, w tych co trzeba. Dobra, ja lecę coś zjeść i się spać, umyć się i spać. Oczywiście gasimy imprezkę poniedziałkową. Dobra, jest 22:43 i końcowe makro prezentuje się tak, czyli idealnie. I na kolację wlatuje tylko białeczko, 250 ml mleka 0,5%, 40 g prochu. To dlatego, że więcej już na więcej kalorycznie na nic mi już nie stać, więc no też kalorycznie też już nie chcę tego przekraczać, dlatego wlatuje same białeczko. Jeżeli chodzi o dzisiejszą aktywność na zegarku, jest to 6500 prawie, w rzeczywistości pewnie 12-13 tysięcy. Trochę dzisiaj było pochodzone, więc tak jak zakładałem, git. I dobra, dzień jak najbardziej na plus, trening leciał super. Jedzonko było tak średnio, dlatego że zapasy mi się skończyły. No ale jakoś też sobie poradziliśmy, także nie dajcie się zastrzelić na mieście i do następnego, siemanko.